Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z naszej Cindy Claim. I kochani, kochani, zaczynamy ten odcinek tam, gdzie w zasadzie praktycznie ostatnio zakończyliśmy materiał. I kochani, tutaj wyskoczył mi taki komunikat. Sydney ma wrażenie, że minęły całe wieki, odkąd ostatnio czuł bliskość ze swoją sympatią. Może to tylko paranoja, może niepokój lub przeczucie, ale Sydney nie może się oprzeć ciekawości, co jego druga połówka robi oraz z kim i się spotyka za jego plecami. A kochani, przecież ona śpi obok. A nie ukrywajmy, że to właśnie on odpycha naszą Cindy. Także nieładnie, mój drogi, bardzo nieładnie. Ty idziesz do pracy. Mam nadzieję, że zdążysz podać jakiś obiad. Nawet znowu te mini burgery. Ja bym nie miała nic przeciwko. Albo i nie. W zasadzie idź do pracy. Dobra. Ale kochani, on się wybierze do pracy, a my z naszą Cindy dzisiaj pewnie się domyślacie. Dobra, ale poszukamy z naszą Cindy mieszkania. Także stroje, zmień strój i poszukamy czegoś fajnego po prostu tutaj w tym mieście. I szczerze powiedziawszy, żyję nadzieją, że coś znajdziemy. Tylko zaczekałabym, aż on pójdzie do pracy. Zrób te burgery, żeby nasza Cindy, no w sumie ona nie jest godna, ona jest ogarnięta. I on idzie do roboty, a my z naszą Cindy Claim pojedziemy teraz gdzieś zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Ja myślę sobie, że po prostu tylko miseczkę sobie wezmę. Nie wiem, czy ja kuwetę mogę schować, jak skończy kicia, załatwiać się. Ewentualnie wtedy sobie kupimy, znaczy później sobie na pewno zakupimy taką, żeby się sama sprzątała. Weźmiemy sobie to. Dobra. Myślę, że to też sobie zabierzemy. Także ja sobie przyjdę tutaj i Nie! Jezu, nie sprzedaj! Umieć wyposażeniu, sobie takie rzeczy pobierzemy, które nam się mogą po prostu przydać na sam początek. Łóżka, mam nadzieję, że jednak zakupimy sobie wspólne łóżko, żeby jakoś to było po prostu między nimi. No i dobra, zobaczymy, czy to będzie wyposażone mieszkanie, czy w ogóle nas na takie będzie stać. Myślę, że dowiem się za sekundkę, dosłownie za sekundkę. Dobra, proszę cię bardzo, podróż. Może być tak, że to będzie mieszkanie obok, ja tego nie ukrywam, bo po prostu sobie kogoś eksmitujemy, pozbędziemy się kogoś i sobie będziemy tak żyć pięknie, cudownie, wspaniale. Zobaczymy, czy w ogóle się uda. Więc no, zobaczymy, bo jakby nie patrzeć, to mamy tylko jedną osobę, która jest żywicielem tego domu, czyli Sydney. Ponieważ no, Cindy niby pracuje, ale jej zarobki nie są aż na tyle, wiecie, duże, żeby uznać ją za... Znaczy, dokłada się, nie? Dokłada się do wspólnego majątku, ale no, nie, show nie ma. Dobra, na pewno bym nie chciała takiego wielkiego mieszkania piętrowego, więc chyba stąd sobie pójdę. No i fajnie byłoby na takiej fajnej dzielnicy, nie? Mieszkać. O, i tutaj mamy zlot zapaleńców i festiwale miłości. Co by mogło być? I to jest dzielnica mody. To mieszkanie jest całkiem fajne. Czynsz 500 simoleonów tygodniowo. To nie ma tragedii. No tak, widzicie, ono jest takie podłużne mieszkanie, a taki chyba kwadraciak byłby tutaj lepszy, tak mi się wydaje. No ale dobra, zobaczmy jeszcze, tutaj nie mamy, ale te są potężne, to ja nie chcę takiego wielkiego. Tutaj mamy dzielnicę sztuki, artystyczne gniazdko, zabytkowe, no i to jest to, gdzie my mieszkamy. Wiecie co, najbardziej chyba mi się to spodobało, także ja pozwolę sobie ciebie eksmitować, moja droga. Sprzedaj meble i weźmiemy niewyposażone. Zobaczmy, jak te ściany wyglądają. Czy to będą, wiecie, takie ściany, które mi przypadną do gustu, w sensie takim, wiecie, chodzi o podział pomieszczeń. Czy jednak będę to widziała troszeczkę inaczej? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale cieszę się, że będziemy mieli po prostu inne mieszkanie, bo już tam to no nie. No nie. No i wiecie, ono nie jest jakieś strasznie duże, ale jest całkiem fajne. Podoba mi się. Także, czy ja nie brałam tego w RWDG? Nie wiem, nie pamiętam, ale teraz tak, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia i tak, ja bym chciała... po co ja tu weszłam? Chyba tutaj chciałam zobaczyć te parceli. O, i tutaj mamy imprezowe żywiołowi sąsiedzi, więc to będzie taki dosyć minus, który spróbujemy ciszą i spokojem, tak wiecie. Powinno to ze sobą kolidować. No ale okej, okay. I kuchnia z duszą, to na pewno. Wyzwania parceli, no to domowa siłownia, co to jest? Pozwala przemienić twój dom w siłownię. Aha, to z jakiegoś moda. Okej, okay, ale ja nie chcę takich rzeczy, także tak. Weźmiemy sobie tutaj kocia. Aha, tu mamy takie przejście, okej. Okay. To już nie jest nasze. Takie słabe to jest. O Jezu, wyobraźcie sobie taki widok, nie? Za komputera, zajebiste. Chciałabym, pięknie. No dobra, oni sobie tutaj będą jakoś tam mieszkać, nie?
trochę jakoś to mieszkać. Gdzie może być kuchnia? A gdzie oni będą spać? Mam 4000 simoleonów, więc walnijmy sobie tutaj ścianę. Tu łazieneczka. A to chyba tutaj powinna być jakaś takie kurde, kawódka. Chyba, że tu kuchnię zrobimy taką otwartą z salonem, a tutaj będzie sypialnia. No chyba tak będzie musiało to być. Chyba tak to będzie musiało być, moi drodzy. Dobra. I teraz weźmy sobie jakieś drzwi do sypialni. Nie wiem, takie na razie. Będziemy sobie to zmieniać z czasem. I dobra. Podłoga mi się nie podoba absolutnie. Absolutnie nie może tego być w sypialni. To znaczy, w moim zdaniem, każdy ma swoje zdanie, moim zdaniem nie. Oczywiście pewnie chłodną bym wzięła. A te? O, tak. Ta mi się podoba. Podłoga. Mhm. Tak. I teraz byśmy przeszli sobie tutaj do łóżeczek i weźmiemy sobie jakieś łóżko jeszcze, nie? Tylko jak jest. Weźmiemy sobie podwójne. Jestem ciekawa, czy oni będą razem spać. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, niby się kochają, ale ostatnio się od siebie oddalają. Także nie wiem, jak to będzie wyglądać. O, jakie ładne, śliczne, piękne. O Jezu, jak mi się podoba to. To jest modów? Tak, oczywiście. Mhm. Jest piękne. Piękne jest to łóżko. Jakie ma kolory? O Boże, jakie ładne. Śliczne jest, naprawdę. Dobra, trzeba kuchnię ogarnąć. Także przejdźmy sobie tu. No i gdzie? Tutaj zrobimy chyba taką kuchnię po prostu, nie? No bo tak wypada. Wypada ewentualnie tutaj te drzwi i tutaj można pomyknąć. Dobra, tutaj zrobimy z tej strony. Z tej strony będzie fajniej to wyglądać, tak mi się wydaje. Ja tak to widzę. Tutaj mamy co? Ale mamy takie właśnie z tymi, to mi się nie widzi. Okej. Okay. Najgorsze jest to, wiecie, rozglądanie się za czymś fajnym. Co, idziemy w biel? Nie? Można. Można iść w biel. Na pewno będzie to fajnie wyglądać, tylko musimy sobie tutaj w ogóle światło zaświecić, bo widzę, że nie mam światła. I ja wam mówiłam, że w ogóle powinniśmy mieć dużą kuchnię, ale to będziemy sobie to oczywiście dopracowywać. Przejdźmy sobie tutaj do światła, bo jest tragedia po prostu. Oświetlenie. I jak zwykle weźmy sobie te malutkie takie o. W ogóle ja kiedyś były tylko duże i ja je zmniejszałam wiecznie. Boże. Zawsze je zmniejszałam, a teraz widzicie, gra nam zrobiła dobrze i dała nam takie, widzicie, takie fajne. Dobra, przejdźmy sobie do górnych szuflad, bo ja bym chciała takie półeczki górne, ściany, kolory ściany muszę zmienić, bo mi się nie podoba, nie przeżyję tego. I o, to by było fajne, to chyba nawet pod to by wchodziło, a jeśli nie, no to, ale pasuje, więc może być, tak? Czy to ma inny kolor? To chyba jednak jest coś innego. Nie wiem. Tak nie do końca mi się to podoba. Ten tutaj. Ten mi się nie podoba. Jest taki inny kolor jest do pani. Ale dobra, na razie to wiecie co, my to zostawimy tak jak jest, a będziemy myśleć po prostu później. Później zobaczymy. Ale bardzo chciałam właśnie takie szafeczki tutaj. No nie no, tutaj to nic się nie wymyśli takiego innego. Także tak to musi niestety wyglądać. Dobra, mamy jeszcze 1000 simoleonów, także weźmy sobie jakąś indukcję. Ja kocham indukcję, bez indukcji żyć nie mogę. Aczkolwiek tutaj w Simsach też bardzo fajnie te blaciki wygląda. To wygląda. Nie blaty, tylko ten. Ale ja chcę białą indukcję, bardzo mi się podoba. 400 simoleonów, no szału nie ma. Jest coraz gorzej. Weźmy sobie taki najtańszy zlew za jeden simoleon. To trochę takie nieuczciwe. A tutaj? Fajne, ale nie ma innego koloru. To lipa. Co tu już jest? Takie coś. To jest bardzo ładne. Dobra, mamy 100 simoleonów, nie mamy lodówki. Trudno. Trudno. Dobra, a nie, jeszcze tam miseczkę czy ja wyciągnęłam? Chyba miseczki nie wyciągnęłam dla kotków. Dla lampart. A nie, miseczkę. Wiecie, trzeba jeszcze miskę kupić, tylko mnie nie stać na miskę. Także trochę lipa. Trochę lipa. O nie. Jak kosztuje miska? Nie, na miskę mi stać. Dobra. To dobrze. Tylko miskę może tu? Gdzieś przy kuchni. O, tak tutaj. Nie mamy kosza. 25. O, ten najtańszy weźmiemy na razie. Nie wiem, w zasadzie może gdzieś tutaj. To oczywiście będziemy zmieniać wszystko. Wiecie, żeby to jako, ja tylko tak lepiej wyglądało. Ja muszę tą podłogę zmienić, bo ja nie... Nie stać mnie. Dobra. Trudno. Ech. Dobra, Cindy, wynajęłaś mieszkanie. Ja nie wiem, co ten chłop twój, jak to zdzierży, że bez jego zdania wynajęłaś tutaj mieszkanie. Aha, tutaj jest miseczka. Ojejku.
No tak, przecież do tego wyposażenia schowałam. Łazienki nie mamy, teraz się skapnęłam. Aha, hit. Dobra, mam nadzieję, że nasz chłop kasę przyniesie, wiecie? Liczę na to. Liczę na to, że nasz facet jakąś kasę do domu wniesie. Ona za chwileczkę zacznie streamować, także mam nadzieję, że ona też coś ogarnie. Tutaj to sprzedajmy. A, tak, tak, co to jest? Oczy z sulanie też możemy sprzedać. To też możemy sprzedać, także nie jest źle. Coś tam sprzedaliśmy, opyliliśmy. Może stać nas będzie na jakiś kibelek. Jezu, chciałabym jakiś kibelek mieć. Nie ukrywam, ale myślę, że toaleta jest kluczowym miejscem w mieszkaniu. Tak uważam. Ale ładny kibelek, o Boże. I ile on kosztuje? 400. O nie, nie mogę. Ale śliczny. Ja będę na niego polować. Będę na niego polować. Tutaj damy to, tutaj damy to. I prysznic. I tyle. Nie jesteśmy na prysznic. Cholera. Nie będziemy się myć. O nie, smuteczek. Myć się nie będziemy. Ojejku. Dobra, nieważne, ale mamy nasze mieszkanko, także chodź tutaj i sprzątaj kufetę. Kotki już przyszły, myślę, że im się podoba. Tutaj bardzo jest ładnie. Jest tutaj ślicznie, cacy. No, komu by się tutaj nie podobało, wypij coś. Myślę, że bardzo fajne mieszkanko. Tak, ślicznie, bardzo mi się podoba. Dobra, Jezu, nie wiem, czy ty możesz w jakiś sposób się rozweselić? Zaczął się poród, koty się rodzą, ale fajnie. Dobra, my tak musimy go sprzedać. Ale to jak się urodzą, to sprzedamy. Zabawa w ogóle jej nie rośnie na grach komputerowych. Czy to dlatego, że ona jest streamerką? Nie wiem, właśnie pracuje ciężko. Nie chce nam się gadać. Gdzie są te małe kotki? Napełni i sprzątaj kuwetę. Będę chciała na pewno kupić tą miseczkę, wiecie, taką, która sama uzupełnia jedzonko. Dobra, ja myślę, że to nie ma sensu, żebyś ty grała, skoro się nie rozweselasz tym w żaden sposób. Jest to smutne. Dobra, wiecie co? Jak u ciebie z tą robotą jest? No nie, dobra. O, będzie awans. Zajebiście. Ale się cieszę. Będziemy mieć awans. Dobra. Sprzedajmy kotka. Dom. Nie chcę ci przeszkadzać, ale doszły mnie słuchy, że jesteś wspaniałą synką. Czy byłabyś zainteresowana wsparciem organizacji? Nie, dziękuję, bo nie mam pieniędzy. Dom. Wynajmij usługi. Sprzedaj zwierzaka. I za chwileczkę weźmiemy, spróbujemy prysznic kupić. Jezu. Prysznic za kota, nie? O. Mamy kolejny kot. No i wiecie co? Myślę, że od razu je sprzedam. Żeby tak się nie karać tym po prostu. Wynajmij usługi. Sprzedaj zwierzaka. Okej. Okay. I teraz tu więcej opcji działania. Nieprzyjazne. Została sprzedana fundacji. Dobra. Myślę, że będzie miała bardzo fajny dom. Nowy. Głaszcz uspokajająco. Dobra, chodźmy tutaj. Kupimy sobie ten prysznic zakichany w końcu, bo ja go nigdy nie kupię, jak ja tak będę postępować. Okej. Okay. Tutaj mamy bardzo fajny prysznic, aczkolwiek nam tu nie pasuje, tej łazienki. 400 simoleonów mamy, stać mnie na kibelek ten wymarzony. Gdzie jest mój wymarzony kibel? Tu jest. O Jezu, jest piękny. Ten jest fajny. O Jezu, jakie piękne ze złotem. Nie wiem, ale chyba będziecie mieli czarną łazienkę, kurka, wódka siwa, no. Chyba tak to się skończy, ale pięknie to wygląda. Przepięknie, moi drodzy, przepięknie. Dobra. Tak, no i idealnie, bo przetestujesz nowy prysznic. Myślę, że ona jest zadowolona z mieszkania tutaj. Jak na razie jest szczęśliwa, więc myślę, że warunki są stricte pod nią tutaj robione. Okej, okay. I chodź tutaj, zanim twój chłop wróci, kariera. Transmituj grę na żywo. Ona będzie mogła transmitować inne gry? Tak, ciekawa jestem teraz. Zastanawiam się, czy będzie mogła. Chyba będzie mogła. W ogóle zabawa jej spada strasznie przy tym. Czy ona lubi w ogóle gry wideo? Czy ona ich nie lubi? Bo jeśli nie lubi, to ja to muszę zmienić, bo tak nie może być. Nie, dobra. Jesteś z Sydney, awansował i teraz będzie pracować jako miksolog. Aha. No dobra. Niech tak będzie. 700 simoleonów. Staćmy nas na lodówkę. Kurde, ja będę teraz cały czas do trybu budowania przychodzić przez to, że mam tak nieurządzone mieszkanko. Ale tak, stać nas na lodówkę.
Także, którą bym sobie wzięła? Pewnie najdroższą, nie? No bo przestań. To jest mega fajne. Jezu, teraz też mi się... Ojejku, jaka piękna! O, cudna jest, tylko gdzie ją wsadzę? To bym musiała gdzieś, o, tutaj na przykład. A, lodówkę, tak, tu. Pięknie, super. Dobra, na razie tak to będzie wyglądać. To możemy sobie wsadzić tutaj. Może, myślę, że później tutaj sobie pralnię po prostu, pralkę wrzućmy, o. Praleczkę sobie damy. On jest bardzo rozgniewany, moi drodzy. Dlaczegoż to? Trzeci poziom umiejętności miksologii, ale też musisz jedzonko przygotować, także potaj kolację i myślę, z fasolkę po bretońsku byś zrobił. Jezu, jak on jest wściekły, masakra. Nie wiadomo, o co mu chodzi. Pewnie w pracy problemy przynosi, z pracy do domu. Taki on jest. W ogóle ze sobą nie rozmawiają. Nie lubi gotowania. Nie, ty lubisz. Więc co to ma być? Więcej przyjazne. Zachęć do potomstwa. Czwarty poziom gry wideo, a ona jest dalej taka, wiecie, no, że nie za bardzo jej się to podoba. Jestem ciekawa, ilu dzisiaj zdobędzie nowych obserwatorów przy tym streamowaniu. Kontynuuj fasolkę. No, kontynuuj, pyszności. Co za muzyka? 4 obserwujących nowych. Jesteś głodna. Nie mamy telewizorka żadnego, co też mnie smuci. Ćwicz przygotowanie drinków. Chodź, poćwicz sobie. Czemu nie? On poszedł spać. Przecież nie jesteś zmęczony jakoś bardzo. Chodź tutaj. Skorzystaj sobie. Weź zimny prysznic, żeby się uspokoić. Weź sobie porcję. Przecież nie ma tragedii aż takiej. To, no też nie przesadzajmy. Mamy 5 simolonów. Być może to jest lekka tragedia. Kocięta w drodze. Także zaraz będą małe kotki i myślę, że sobie je też sprzedamy. A nie, to nie poród, tylko po prostu, że jest w ciąży. Dobra, bo teraz mi się to pomyliło. I tak, weź sobie porcję. Ty jesteś w ogóle taka nieswoja, znużona. Nie podoba mi się to. W wyniku przedłużającego się kontaktu z rzeczami, których nie lubi. Pytanie, o co chodzi? Pytanie, o co chodzi z tym, że ona czegoś nie lubi, bo teraz to ja się gubię. Czy chodzi jej o chłopaka? Nie no, ona go lubi, nie? Tylko mają gorsze dni. Dobra, skorzystaj sobie właśnie tak. Prysznicu nie musisz brać, weź to odłóż i weź to wytrzyj. O, będzie fajnie. Jezu, i teraz chwila prawdy będzie. Czy ona zaśnie obok swojego chłopaka, czy nie? Co nie? Jeszcze byś mogła tutaj coś zrobić z tej kariery, wiecie? Wybierz awatar z Teams Tubera, badaj biznesplan. Nie wiem, na ile ona wytrzyma, bo ja widzę, ona jest strasznie zestresowana, bardzo jest spięta, więc nie wiem, jak jej to pójdzie, ale zobaczmy. On w ogóle się wyspał, nie? Na którą ty masz do pracy? Na 18:00. I musisz uczyć się miksologii, także chodź i ćwicz przygotowywanie drinków. Nie ćwicz sobie po prostu. Trzeci poziom już niedługo, także wiecie. Może to ogarnąć. Nie mamy za bardzo co jeść. Czy ty masz tutaj coś? Dziedzictwo mocy, możemy to sprzedać, bo on to na mieście, wiecie, znajdywał. Także jak najbardziej. Teraz będziesz mógł zrobić jakieś śniadanie za niedługo. Ty idziesz spać, aczkolwiek tak będziesz musiała iść do pracy, także nie ma to tamto. Także chwilkę się prześpisz i pójdziesz do pracy. A ty, mój drogi, przygotujesz coś dobrego do jedzonka. Zjedz śniadanie, może zjemy. Po prostu je już nie zbykonę, no bo wiecie, Cindy i tak idzie do pracy, więc ona i tak nie zje. Ale myślę, że zapasz kawę. Chodź, bo jednak żebyś trochę stanęła na nogi. Jezu, ona jest taka wściekła, bo co? Niezrealizowane marzenia, gdy proste zadanie jest stale ignorowane, można poczuć frustrację. Tak jest, zgadza się. Zgadzam się w 100% z tym. Idź do pracy. Okej, okay. A ty dalej tutaj siedzisz. Jak tutaj wygląda sytuacja? Wspaniała. Pracuj ciężko, nic ci nie podbija. Ajajaj. Luzuj. O, jest. Może będzie jakiś awans. Nie wiem. Na nos influencerka. Simfluencer. Następny awans makro simfluencerka. Może jak będzie większą simfluencerką, to będzie więcej zarabiać? Tak, to praca jak praca, nie? Osiągnięty 4 poziom miksologa. Także ja bym ciebie prosiła, żebyś tutaj zakończył i ogarnął coś do jedzonka. Bardzo się z tego powodu będę cieszyła, jeśli to ogarniesz. Bo to jest bardzo potrzebne. Czaj młode. I opróżnisz to. No bo ta kawa to chyba już z 2 dni tutaj leży. No to wypadałoby to ogarnąć. Kiedy ona wróci do domu? Jeszcze troszeczkę, dobrze. No. Także zrób coś dobrego do jedzonka. Te ściany ogólnie ja przemaluję, bo ja...
No nie podoba mi się. Nie podobają mi się 52 Simoleony. Dobrze, zabawa jest do pani. Okej, okay, ja tutaj zrobię przydziel lewa strona Sydney i przydziel prawa strona Cindy. I chodź spać. Chodź, bo jesteś zmęczona. On tutaj to poogarnia wszystko, także nie ma to tamto. Zjesz sobie. Zjesz czy nie zjesz? Dobrze by było, gdybyś sobie zjadł. Sprzątaj kuwetę. Nie ma to jak koty leżące na indukcji, nie? Nie ma to jak koty na indukcji. Dobrze, że im się łapki nie przypalają. No. No tak. W ogóle nie chcą w tym spać. To też takie... Nie wiem, może trzeba byłoby im zmienić jednak te legowisko, drapaczki itd. itd. Okej. Okay. Weź to do sprzątni, wyrzuć to wszystko, bo tu bardzo, bardzo nasyfione jest. Bardzo szybko nam się śmietnik napełnia, także wyrzuć śmieci. Nie będziemy tutaj żadnych kompostów robić. Oni nie lubią takich rzeczy, więc nie będziemy tutaj tego robić. Jezu, strasznie to wygląda. Masakra, fuj. No ale okej, okay. Nie jest źle. Nie jest źle. Pokaż rachunki 407. Czyli za niego rachunki będą, a my nie mamy nawet pieniędzy. Nie będziemy mieli jak zapłacić. Nie będziemy mieli jak zapłacić. No. Słabe. Dobra, ja myślę, że jakieś radyjko by się nam przydało, żeby po prostu, nie wiem, tańczyć czy coś robić po prostu takiego, żeby się rozchmurzyli, bo tyle co Sydney może sobie faktycznie pograć i może to mu dać jakąś frajdę, to Cindy się wpienia bardzo, więc no, bezprzewodowe z mojej tuby. Z małej tuby. Możemy tutaj sobie nawet postawić, czy tu? Ale to jeśli tutaj, to musi być różowy. Włącz i byśmy włączyli sobie więcej opcji. O, latynoska. Słuchaj, tańcz. Dobra. Trochę mu lepiej będzie. Wiecie, jak on sobie tak posłucha. Witamy w naszej okolicy. Dobra, chodź, przywitaj sobie. Zaproś sąsiadów. Jezu, tylko byś się przebrał. Wiecie co, wejdziemy sobie w MC Command Center, garderoba, zmienię strój. Dobra. Okej, okay, przywitaj się z sąsiadami. Sąsiadem w sumie. Dzień dobry. Chodź, napełnij miskę. To nie wiem, pogadajcie sobie, popraw humor. Dzień dobry. Powitaj nowego sąsiada. On też jest nowy? Wesołe zapoznanie w ogóle. Dziękuję za przybycie. Czy on krzyczał na mojego zwierzaka? Czy mi się wydawało? Fajnie, że udało nam się pogadać. Super, też tak myślę. Zmień stację, słuchaj, tańcz, chodź. No a Cindy biedna śpi. To jest zmęczona. Zmęczona dziewczynka. Ale myślałam, że Avan zostanie. Nie ma prawa do urlopu. O nie, najgorzej. Smutne to jest. Nie mieć prawa do urlopu. O, jest wściekła. Barabarują za ścianą. Dobra, to chodź, załatw się gniewnie, chodź. U nas w sumie też imprezka, a nie aż taka głośna, prawda? A nie aż taka głośna. Ojejku, przebierz się, bo nie będziesz tak chodziła przy innych sąsiadach, zmień strój, bo to tak, no nie. O, i możesz też sobie w sumie potańczyć, a może zatańcz wolny taniec. Nie wiem, czy ich się relacja tutaj poprawi w jakiś sposób. No, ale sobie tańczą. Tańczą sobie i mam nadzieję, że jakoś to między innymi się polepszy ta relacja, bo widzicie, ona ginie po prostu tutaj. Ona po prostu ginie. Poszłaś sobie się uczyć, no. O, masakra. O, masakra. Kotki są biedne. Są smutne. Co się stało? Co się stało, kotku? Ej, lamparciku mały. Lamparciku. Więcej opcji przyjazne. Pogłasz. O, z nim się zaciął jak zwykle. Nic nowego. Może uczuć mu brakuje. Na pewno wyszczotkuj. Trzeba im więcej uczuć okazywać mimo wszystko, bo to nie może być tak, że one są tylko do jednego tutaj, wiecie, tworzone. No, do hodowli. Jednak my kochamy te kotki. Dobra, przytul. O. Okej. Okay. No, także taka sytuacja, kochanie. Ale to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. To bardzo wspiera kanał, także zostawcie koniecznie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!